Co Polacy umieją, czego nie umieją? Tak naprawdę pojawiła, ale czy Polaków trzeba uczyć wypoczywać, czy po prostu dać im szansę? Ja obserwując zachowania różnych osób w różnych okolicznościach, widzę, że mamy do czynienia w Polsce z pewnymi zjawiskami, które no, wynikają z takich zmian w naszym społeczeństwie, z tych wszystkich wydarzeń, które przeżywaliśmy, które miały miejsce w ostatnich kilkudziesięciu latach, czy w ostatnim stuleciu. I widać wyraźnie, że ludzie, którzy przenosili się ze wsi do miasta, oni mieli inny troszkę tryb życia i inny sposób świętowania, prawda? Mieszczuchy z kolei mają inny sposób świętowania, inaczej świętują, prawda? Inaczej to świętowanie się odbywa. Więc ja myślę, że to jest kwestia pewnej obserwacji, ale także pewnej oferty, która jest proponowana, prawda? Znaczna część ludzi sama sobie organizuje czas i dokładnie wie, jak wykorzystać ten czas, który pozostaje jej, czy wyrywa sobie, bo wielu pracoholików jest przecież z tej pracy, którą wykonuje. Więc jeżeli rzeczywiście tak jest, jeżeli te osoby same sobie czas organizują, bo interesują się literaturą, muzyką, teatrem, plastyką, bywają w różnych instytucjach kultury, to one oczywiście nie potrzebują takiej organizacji, ale są takie okoliczności, są święta narodowe czy święta religijne, kiedy ta organizacja święta, ta uroczystość, którą obchodzimy, właśnie tak jak właśnie Boże Ciało, znaczenia. Więc tutaj jest jakaś celebra, prawda? Jesteśmy wszyscy no, w pewnym nastroju, dokładnie wiemy, z jakiego powodu znaleźliśmy się, dokładnie wiemy, że jest to okoliczność, w której musimy wystąpić w odpowiednich strojach, także odpowiednio przygotowani, także psychicznie, odpowiednio musimy się zachować, prawda, i tak dalej. Więc to jest inny taki rodzaj świętowania, kiedy oczywiście przygotowujemy się do tego, kiedy przeżywamy to święto także, prawda, to jest dla nas bardzo ważne, takie głębokie przeżycie duchowe, czy jest to święto religijne, czy są to różne uroczystości patriotyczne, prawda, w których uczestniczymy. Więc oczywiście one mają swoją celebrę, ale kiedy myślimy o takim świętowaniu, o takich okazjach, które zgromadzą niekoniecznie tych, którzy wiedzą, po co przyszli, no przyszli po prostu przypadkiem, to one wymagałyby jednak pewnej organizacji, także pewnego przygotowania, pewnego sposobu ułożenia, żeby można było, żeby wszyscy, którzy tam się znajdą, mogli znaleźć dla siebie właściwy sposób świętowania. Powiedział pani profesor tutaj o pewnym szukaniu, czy też organizacji świętowania, organizacji wypoczynku i o tym, że być może czasami trzeba taką jakby to powiedzieć, pewne okoliczności stworzyć albo pewnych rzeczy, no nie chcę powiedzieć zabronić, bo to może za mocne słowo, ale tutaj no, absolutnie nasuwa się ograniczenie handlu w niedzielę. No absolutnie, no. Ponieważ to jest niedziela i święta, więc no chyba nic się nie stało. Świętujemy więcej w niedzielę i nic się nie stało, czyli jest to no, handel w niedzielę był czymś po prostu już... Bo to celebra się stało dla niektórych, prawda? Więc tak. To nie jest sposób spędzania czasu wolnego po prostu. To jest no, załatwianie jakichś interesów, jakiś obowiązek. Przecież musimy kupić różne rzeczy do domu, załatwić. Więc nie musimy tego robić w święto. Niedziela jest dniem świętym, prawda? Dniem, kiedy możemy być z własnymi dziećmi, z rodziną, odwiedzić własnych rodziców, ci, którzy jeszcze ich mają, a jak ich nie mają, to może warto tych rodziców odwiedzić na miejscu ich wiecznego spoczynku. Przecież często widzimy w niedzielę ludzi, którzy idą odwiedzić swoich bliskich na cmentarz, prawda? To także jest... Chyba jest różnica między dużymi i małymi miastami, prawda? No też. Ja widzę w Warszawie, widzę w małych miejscowościach ludzi, którzy idą na cmentarz odwiedzić swoje święto właśnie, odwiedzić swoich bliskich. I to jest bardzo... W Polsce jest to utrwalony zwyczaj, utrwalona pewna tradycja, ale także potrzeba duchowa bycia z kimś bliskim, prawda, którego już nie ma dzisiaj z nami, ale który jednak
jego szczątki znalazły się tam, to miejsce wiecznego spoczynku, znajduje się tam. I to jest bardzo ważna także część naszego życia, bo przecież żyjemy nie tylko teraźniejszością, ale też przeszłością i przyszłością. Zatem więc mamy tutaj możliwość i okazję, korzystając z tego czasu, który jest wolny od pracy zawodowej, od pracy zarobkowej, możemy po prostu wykorzystać w bardzo, bardzo różny sposób. To jest też tak ważna sprawa do tego, żeby mieć troszkę czasu dla siebie, osobiście dla siebie, żeby z samym sobą porozmawiać i wreszcie spojrzeć też z pewnego dystansu na własne życie. I temu też służy czas wolny od pracy i czas świąteczny. No właśnie, i tutaj od razu nasuwa mi się taka refleksja dotycząca skutków medycznych, ja bym powiedziała, braku tego wypoczynku, tej refleksji, o której pani powiedziała, dlatego że dane pokazują, że właśnie brak możliwości odpowiedniego wypoczynku ma te skutki negatywne, bo procentowo najwięcej, to 17%, jeżeli mówimy wśród całej grupy osób, które korzystają ze zwolnień lekarskich w Polsce, dotyczy depresji. Znaczna część tych depresji wiąże się z następstwami pracy, w tym z wypaleniem zawodowym, z problemami związanymi także z awansem, czasami z niższą pozycją zawodową niż inna grupa zawodowa znajdująca się obok. Czy w związku z tym można by było wysnuć taki wniosek, troszkę pani powiedziała takie zdanie, ale czy można by było wysnuć taki wniosek, że Polak jest jednak pracoholikiem z przerostem zawodowych ambicji, czy to za daleko się posunęło? Ja myślę, że to jest bardzo różnie, zależy od zawodu. Są takie zawody, gdzie te możliwości osiągania jakichś wyższych pozycji są ograniczone. Są oczywiście takie zawody, jak zawód profesora, gdzie jak zostaje się asystentem czy stażystą, to dochodzi się po wielu latach i ta ścieżka drogi zawodowej jest określona. Są takie zawody, które wymagają doskonałości, jak zawód lekarza czy dziennikarza, prawda? Więc tutaj jest się dobrym, ale zawsze można być jeszcze lepszym, prawda? I ktoś wpada w taki tryb działania, że jego życie ogranicza się wyłącznie do pracy związanej z jego zawodem. Nic na to nie poradzimy, to są ludzie, którzy dobrze wybrali zawód, dobrze ten zawód wykonują. Jesteśmy lekarz, który kocha swój zawód, który kształci się zawsze, który jest na bieżąco. Jest dobry, ma dużo praktyki. Ma czas dla pacjenta zawsze. Można do niego zadzwonić. My kochamy takich lekarzy. My wiemy, że to są wspaniali ludzie, więc tu bardzo trudno byłoby. Lekarz twierdzi, ja znam takich lekarzy, oni twierdzą, że się interesują muzyką, interesują się historią. Wielu lekarzy interesuje się historią, ma też wykształcenie muzyczne, wobec tego kultywuje to i że te wolne chwile nieliczne, które ma, poświęca temu zamiłowaniu. To też jest po prostu wspaniałe, więc lepiej jakby mieli więcej trochę czasu. Rzecz jasna. No, z drugiej strony chcielibyśmy, żeby pracowali ci, których Pan Bóg obdarzył wielkim talentem, pracowali dla nas jak najwięcej, ale musimy rozumieć, że oni też muszą mieć ten balans. Swoje życie, prawda? Swoje życie, swoją rodzinę, swoje zamiłowania, swoje potrzeby, także duchowe, bo właśnie nie mówimy o potrzebach duchowych. Otóż ten czas wolny od pracy bardzo sprzyja właśnie temu, żebyśmy zaspokajali nasze potrzeby duchowe związane z tym, co jest najbardziej osobiste, może najbardziej intymne także, takie dotyczące głębi człowieczeństwa, prawda, naszego życia własnego, naszej drogi życiowej, żebyśmy się nad tym zastanawiali. Dlatego tak ważne jest oderwanie się od pracy na jakiś czas. Po to wprowadzono już w XIX wieku urlopy, prawda? No. Po to jest niedziela, po to skracano czas pracy. Przecież początkowo czas pracy wynosił nawet 14 godzin. A dzisiaj mówimy o 8-godzinnym dniu pracy. Ten 8-godzinny dzień pracy to jest XIX wiek. My dzisiaj po prostu żyjemy jakby w biegu, żyjemy pospiesznie, żyjemy nieporządnie. Więc może ta godzina pracy mniej
dawałaby nam szansę, żeby się troszkę opanować, uporządkować i zwolnić po prostu, żeby nie było, nie opłacać tego depresją, prawda, czy wczesnym zawałem serca. Pamiętajmy, że wielu mężczyzn w Polsce umiera właśnie w wieku 40-50 lat z powodu tego, że serce, że organizm nie wytrzymuje tego pośpiechu, tego rozpędu, tej walki o następną pozycję lepszą. Właśnie, pani profesor, ale powiedziała pani też w pewnym momencie, żeby też myśleć o przyszłości. No i tutaj chciałabym, żebyśmy się odniosły też do młodego pokolenia i do stosunku młodego pokolenia właśnie do tego balansu, do tego między tym życiem zawodowym a osobistym. Tutaj muszę powiedzieć, że mam na myśli na przykład stawianie przez młode pokolenie w znacznie większym stopniu niż to starsze pewnej przyjemności, rozwoju własnych zainteresowań, inwestowania w siebie. I to się zdarza w momencie, kiedy taka osoba już przychodzi do pracy, ona od razu stawia pracodawcę pewne wymagania, takie właśnie tego rodzaju, że ona chce mieć po prostu na to czas. I muszę powiedzieć, że nie wiem, jak się do tego odnieść. Czy jest to po prostu nowy, lepszy model, pożądany, czy może niekoniecznie? Ja sądzę, że to występowało zawsze, ale teraz młodzi ludzie nabrali odwagi, żeby o tym powiedzieć. Powiedzieć, ja interesuję się sportem, takim i takim sportem. Moje zainteresowania wymagają tego ode mnie, żebym w jakiejś dziedzinie, żebym miał czas na to, żeby pojechać gdzieś, żeby oderwać się od pracy. Oni dzisiaj to mówią. I oni mówią to otwarcie. To jest ważna część ich życia. Ja pamiętam jeszcze 30 lat temu, wszyscy musieli dokładnie powiedzieć, jaką będą robili karierę. A teraz część młodych ludzi mówi nie. Dla mnie najważniejsze jest życie uporządkowane, rodzina, czas dla dzieci po prostu. Ja nie muszę mieć jeszcze więcej i więcej. Pojawia się to pokolenie, w młodym pokoleniu, pewna grupa, która oczywiście no, jest w lepszej sytuacji niż moje pokolenie, które będzie odchodzić już niedługo na emeryturę, ponieważ od swoich rodziców, dziadków otrzymuje pewien zasób materialny, prawda, którego myśmy nie mieli, musieliśmy się o to starać. A to, że chcą kultywować jakieś swoje zainteresowania, swoje pasje, swoje hobby, swoje dodatkowe jakieś zainteresowania pozazawodowe, to należy się cieszyć z tego, ponieważ to są ludzie, którzy jak widać nie zadowalają się tylko dniem codziennym i pracą, ale także mają bardzo dużo własnych, indywidualnych potrzeb, przeżyć, wartości, które chcą kultywować. Ja bym nie chciała tutaj nic, co byłoby niedobre. Oczywiście to nie może być tak, że przychodzi młody człowiek i od razu... Ja chcę każdego roku 2 miesiące na podróż po świecie albo regatę gdzieś tam, prawda, mieć wolnego, niech inni mnie zastępują. No, inni też chcieliby, prawda, więc oczywiście tutaj trzeba to wyważyć, czy pracodawca może, a być może oni są w stanie otworzyć własne przedsiębiorstwo i w tym własnym przedsiębiorstwie po prostu mieć nawet 3 miesiące wolne. Dziękuję serdecznie. Moim gościem była profesor Józefina Hrynkiewicz, socjolog Uniwersytet Warszawski, posłanka PiS. Dziękuję pani profesor za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Anna Grabowska. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Radiofonia w Polsce, zarys dziejów. Trzymam właśnie w ręku książkę pod takim tytułem, a w studiu Polskiego Radia w Poznaniu Marcin Hermanowski, autor tejże pozycji. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam słuchaczy Polskiego Radia 24. Dzień dobry. W pierwszej chwili, kiedy wziąłem do ręki książkę i zaczęłam ją sobie kartkować, przeglądać, pomyślałam sobie, no dobrze, to jest taka pozycja, która mnie rzeczywiście zainteresuje, bo jestem dziennikarzem radiowym, ale czy zainteresuje innych odbiorców, słuchaczy, na przykład naszej rozmowy, ale przyznam, że im dłużej ją przeglądałam, tym bardziej uświadamiałam sobie, że w gruncie rzeczy jest to szalenie ważne, że jest taka pozycja, która pozwala nam uświadomić sobie, że w przeciągu naprawdę niedługiego czasu
tak dużo w dziedzinie rozwoju radiofonii się wydarzyło. Od Marconiego do cyfry, można powiedzieć. 100 lat i taki skok. To prawda, skok jest ogromny i ja też sobie czasami myślę o tej książce, że tam jest tak dużo informacji, że boję się, że którejś zapomnę, bo faktycznie tak dużo przez te bez mała 100 lat się działo. I to faktycznie jedna z takich rzeczy, która była dla mnie bardzo ważna przy tworzeniu tej książki, przy układaniu tego, to jest to, żeby pokazać możliwie wszystko to, co działo się zwłaszcza w polskiej radiofonii przez te blisko 100 lat, jak powiedzieliśmy. Tak, bo do tej pory te informacje były dosyć rozproszone. Pan pokusił się o to, żeby to wszystko usystematyzować i pokazać nam tak bardzo linearnie, w jaki sposób ta polska radiofonia się rozwijała, ale ja bym jeszcze chciała na chwileczkę chociaż zatrzymać się właśnie na tych absolutnych początkach, na tych pierwszych takich podstawowych próbach Marconiego i później jak to ruszyło, bo jeśli chodzi o rozwój takiego radia wyobrażalnego, że to jest coś, co może być medium dostępnym dla słuchacza, to tutaj chyba Amerykanie zrobili ten pierwszy podstawowy krok i potem poszło. Tak, 1920 rok, Radio KTK w Pittsburghu. No, stacja, którą można by określić w tej chwili mianem jak najbardziej komercyjnej, a nawet takiej, która służy pewnemu przedsiębiorstwu, które prowadzi takie składy, byśmy powiedzieli, towarowe na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. I faktycznie od tego momentu bardzo szybko przyrastała liczba zarówno stacji radiowej, jak i radioodbiorników w Stanach Zjednoczonych. I tam taki charakter radiofonii komercyjnej bardzo mocno się od samego początku rozwinął i w zasadzie w tej chwili jest takim, nadal jest dominującym, ale myślę sobie, że jak już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, no to potem przychodzą te lata 30., które określane są również w tytule filmu Woody'ego Allena jako złoty wiek radia, kiedy radio jest takim medium, które mówi, co ciekawego dzieje się, dzisiaj byśmy powiedzieli, w popkulturze, a wtedy w muzyce popularnej, czy muzyce jazzowej, czy tej, która była przed jazzem. To faktycznie bardzo mocno i szybko się rozwijało w Ameryce. No ale w Polsce, no powiedział pan rok 1920-21, w Polsce ten pierwszy start, no takie próby antenowe, to rok 24, to nie aż tak znowu duże spóźnienie. To prawda, to w ogóle lata 20, ja bym powiedział, że lata 20 były w ogóle czasem radia, szybkiego rozwoju radia, pojawiania się nowych rozgłośni, idei wokół radia, no bo przecież powiedzieliśmy sobie o tym modelu, który nazwalibyśmy modelem amerykańskim, ale był też ten model europejski, gdzie pojawiła się publiczna radiofonia, zwłaszcza myślę tutaj o BBC brytyjskim, ale też bardzo szybko polska radiofonia do tego dołączyła. Start w 25. Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, a dokładniej mówiąc stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, a następnie 18 kwietnia 26 roku pojawia się Polskie Radio. Dzisiaj byśmy powiedzieli Polskie Radio, program pierwszy, które rozpoczyna nadawanie. Tak, faktycznie. I to w wielu krajach europejskich, w wielu stolicach europejskich między rokiem 1922 a 1929 pojawiły się rozgłośnie radiowe. Na dodatek, dosyć szybko, no bo przy takim medium, jakim jest radio, potrzebne są oczywiście radioodbiorniki. Dosyć szybko pojawili się też producenci, którzy byli oczywiście żywo zainteresowani w tym, żeby radio się rozwijało, a radio było żywo zainteresowane tym, żeby można było produkować różnego rodzaju radioodbiorniki. No i gdzieś w okolicach roku 30 to, co Antonina Kłoskowska, profesor socjologii kultury, mówi, nastąpił próg umasowienia tego wynalazku, czyli masy już słuchały stacji radiowych. A proszę mi powiedzieć, kiedy pojawiła się, i to mówię o początkach radia w ogóle na świecie, już nie tylko w Polsce, kiedy pojawiła się taka świadomość, że to, co wynalazł Marconi, co było chyba na początku nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby wojska, jest takim narzędziem,
którym, przy pomocy którego można się komunikować, no później okazało się z całym światem, ale kiedy uświadomiono sobie, że oprócz potrzeb wojskowych, to tutaj jest to jakiś niesamowity potencjał komunikacji społecznej? Ja sobie myślę tak, mamy, ja bym powiedział o dwóch takich skojarzeniach, które, gdy pani redaktor pytała, przyszły mi do głowy. Po pierwsze, jest taka historia, którą omawia się przy wynalazku Marconiego, ale też przy katastrofie Titanica, kiedy fale radiowe zostały wykorzystane do tego, żeby prowadzić akcję ratunkową. Nie wiem, film Titanic nie pokazuje tego, ale liczba ofiar katastrofy Titanica byłaby znacznie większa, gdyby nie łączność radiowa. I to jest pierwsza taka, bym powiedział, bardzo użytkowy dla społeczeństwa moment pojawienia się radia. Natomiast to, co kryje się pod takimi słowami jak magia radia, jak radiowy teatr wyobraźni, myślę, że pojawiły się dopiero wtedy, kiedy pojawiły się regularnie nadające stacje radiowe. I myślę sobie, że bardziej bym powiedział te, które interesowały się właśnie szerzeniem szeroko rozumianej kultury na antenie, niż te, które zajmowały się komercją. W związku z tym, odpowiadając wprost na pytanie pani redaktor, to bym powiedział, że to jest między 22 a 25 rokiem w Europie. Nastąpiły takie zdarzenia, które komuś podziałały na wyobraźnię, prawda? Że to zdecydowanie można użyć tego instrumentu zupełnie inaczej. W Polsce no to chyba jeszcze zupełnie było inaczej, a być może też nie tylko w Polsce, bo zaczął pan mówić o tym, o tej popkulturze, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, prawda? Muzyka, jakieś tam programy takie gadane, mówione, ale w którymś momencie nadszedł czas informacji, prawda, i która stała się też takim elementem no, niezwykle cenionym, bo ten życie przyspieszało i jednak ludzie potrzebowali otrzymywać tą w miarę aktualną informację. I to też była jakaś jakościowa zupełnie zmiana, tak sądzę, w wykorzystaniu radia. To prawda, zgadzam się z tym w całej rozciągłości, co pani redaktor przed chwilą powiedziała. Myślę sobie jednak, że wielkim problemem dla rozgłośni radiowych w tamtym czasie było po pierwsze dostęp do informacji, szeroko rozumianych informacji agencyjnych, tak byśmy powiedzieli, a zwłaszcza do nagrywanych, jak to się mówi w języku radia, dźwięków radiowych. To był zawsze kłopot. Aczkolwiek w polskim radio, no to myślę sobie, że takim prekursorem informacji były wydarzenia sportowe. To znaczy myślę tutaj przede wszystkim o dwóch takich wydarzeniach. O transmisji meczu tutaj z Poznania, w którym grała Warta Poznań. I przede wszystkim o tym, co wydarzyło się w 27 roku w Zakopanem, a mianowicie polskie radio transmitowało zawody Pucharu Świata, między innymi w skokach narciarskich, nomen omen, bardzo popularny przecież teraz, właśnie z Zakopanego. Przede wszystkim problem w tamtym czasie był problemem, ja bym go nazwał logistyczno-technicznym, że informacja była bardzo interesująca dla słuchaczy i bardzo przyciągała przed radioodbiorniki. Natomiast problem z czymś takim, co byśmy dzisiaj określili mianem radia na żywo, przekazywanie informacji na bieżąco, ale także z takim pełnym serwisem agencyjnym, którym zresztą charakteryzuje się radio, w którym w tej chwili rozmawiamy, to było przede wszystkim problem z pozyskiwaniem informacji. Tak sobie o tym myślę. Natomiast ale to był chyba taki zespół naczyń połączonych, bo rozumiem, że w miarę rodzenia się potrzeb radiowych, czyli w miarę jak radio rozszerzało swój program, swoją ofertę programową, rozumiem, że rodziły się też właśnie agencje, które zaczynały pracować na użytek coraz szybszego medium, jakim było radio. To prawda, ale na przykład kwestia rejestrowania dźwięków, tak jak dzisiaj reporterzy radiowi robią to chociażby na telefonach komórkowych albo na innego rodzaju cyfrowych wynalazkach, było bardzo trudne. No ja pamiętam jeszcze szpulowy magnetofon, ciężki jak nie wiem co, mówiąc krótko. Zwłaszcza jego noszenie, prawda? No tak. Tak, natomiast
natomiast no, wcześniej proszę sobie wyobrazić, że znaczy nawet wystąpienia bardzo ważnych ludzi musiały być rejestrowane w bardzo no, skomplikowany sposób. Dość powiedzieć, że stalowe taśmy Stila, które nie chcę się teraz pomylić za bardzo, ale około 20 minut rejestrowały no, na takiej 5-kilowej taśmie. I w związku z tym archiwa, że tak powiem, też wyglądały zupełnie inaczej niż teraz słuchacze, którzy nas słuchają, mają w domu wielkie archiwa cyfrowe z nagraniami. Wtedy to był wielki kłopot. Wynalezienie nagrywalnej płyty z ebonitu, co opisuje też w swojej książce, w jaki sposób to się robiło, jak te rowki były tłoczone, wydrapywane taki opis, zachęcam słuchaczy do przeczytania tego opisu, jak to się robiło w Poznaniu w latach 20. właśnie. No, pan w tej książce narazi no. Ciekawy opis tego, jak wyglądały w ogóle te pierwsze programy, no jeszcze nie Polskiego Radia, tylko tego Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, że to był program na żywo z dużymi dziurami, bo na przykład jak się zmieniał muzyk czy coś, no to po prostu w eterze zalegała cisza i czekano, aż, nie wiem, zespół muzyczny będzie gotowy do kolejnego występu. A ty ciszy, tej ciszy nikt nie zagadywał? Nie, czasami tak, czasami nie, to tak bym powiedział. Czasami było tak, czasami nie. Ja bym się dorzucił do tego, no skoro były koncerty w Polskim Radiu przed wojną i na przykład albo były spektakle Teatru Polskiego Radia, które były na żywo właśnie, to jeżeli zachorował aktor, który był na przykład w głównej roli występował, no to ten spektakl po prostu się nie odbywał. Tak jak prawdziwym teatrze. Chociaż w tej chwili, jak wiemy, teatry sobie radzą to w ten sposób, że mają dublerów zawsze do różnego rodzaju ról, ale myślę sobie, że tak, dokładnie na tym to polegało. W związku z tym chcę powiedzieć tak, że słuchacze w tej chwili o radio jako takie wiedzą bardzo dużo, mogą je zobaczyć w telewizji, zobaczyć na zdjęciach, na stronach internetowych. Natomiast faktycznie ta idea takiego żywego radia, które od czasu do czasu przestawało mówić, chociaż nadal nadawało, była bardzo aktualna w latach 20. czy 30. w Polsce. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Skupiliśmy się na tym wcześniejszym okresie radia, ale myślę, że celowo krokami zbliżają się kolejne programy młodzieżowe. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Już dziś ekipa Westerplatte Młodych przywita się z wami z Pól Lednicy, gdzie w przeddzień 22. spotkania Młodych Lednica 2018 porozmawiamy z gośćmi o przygotowaniach do tego wydarzenia. Poruszymy aspekty związane z przygotowaniem technicznym, artystycznym oraz tym najważniejszym, duchowym. Zapowiada się bardzo ciekawy odcinek, zatem nie może was zabraknąć. Pamiętajcie, Westerplatte. Najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Ukraiński sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o udział w przygotowaniu zamachu na rosyjskiego dziennikarza Arkadija Babczenkę. Okazał się nim być właściciel przedsiębiorstwa produkującego broń, Borys Herman. On sam twierdzi, że był jedynie figurantem i współpracował z ukraińskimi służbami. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa zainscenizowała zabójstwo Arkadija Babczenki i następnie aresztowała Borysa Hermana, oskarżając go o udział w przygotowaniu zamachu na zlecenie Rosji. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Podczas posiedzenia sądu decydującego o areszcie Borysa Hermana on sam stwierdził, że do końca współpracował z ukraińskimi służbami i wiedział, iż śmierć rosyjskiego dziennikarza Babczenki była jedynie inscenizacją. Po to, aby uzyskać informacje z rosyjskiego źródła, należało wykonać imitację zleconej pracy. Potem Rosjanie przekazali nam listę 30 osób, które chcieli, aby były zamordowane na terytorium Ukrainy. Listę tę przekazałem kontrwywiadowi. Borys Herman poinformował, że współpracował z ukraińskim kontrwywiadem, dla którego przekazywał informacje o swoich kontaktach z osobą zbliżoną do Kremla, która zleciła mu pośrednictwo w organizacji zabójstw. Wykonawcą inscenizowanego zamachu na Babczenkę okazał się być Oleksij Cymbaluk, były ukraiński ochotnik walczący w Donbasie i jednocześnie był prawosławny duchowny. On sam poinformował o tym w internecie. Następnie potwierdziła to Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Włoch Sergio Mattarella. Komentatorzy wyrażają zadowolenie, że
jest taka obecność, która jest przekraczona jedną brygadę. W związku z tym nie jest do końca jasne, czy ta zmiana, która będzie realizowana, oznacza przekształcenie jednej brygady, która obecnie stacjonuje na terenie Polski ciężkich brygad zrealizowanych na nową obecność. Komisja Europejska poinformowała, że kwota ponad 12 milionów euro może być wykorzystana na pokrycie części wydatków związanych z oczyszczeniem zniszczonych lasów, usunięciem powalonych drzew z dróg i torów kolejowych oraz na pomoc w odnowieniu uszkodzonej infrastruktury. W sumie na wsparcie finansowe po klęskach żywiołowych komisja przeznaczyła dziś 34 miliony euro. Oprócz Polski pieniądze otrzymają także Grecja, Litwa i Bułgaria. Beata Kołomańska, Polskie Radio, Bruksela. Modlitwa śpiewa dźwięki dzwonów i tysiące ludzi manifestujących swoją wiarę. Kościół katolicki obchodzi
dziś świętość naszego ciała i krwi pańskiej potocznie nazywa Bożym ciałem. W całym kraju uroczystejsze święte i procesje, a centralna obchody odbyły się w Warszawie. Ja jestem z całą rodziną, z mamą, z bratem i z mężem, z dziećmi. To jest nasza tradycja rodzinna. Jesteśmy tutaj, nie wstydzimy się swojej wiary i chcemy się podzielić z innymi. Był to felieton z cyklu Głos Polski, przygotowany przez ministra Antoniego Macierewicza. I opozycja Rosjaku, że najpiękniejszego dziecka w imię Chrystusa. Pięknie, co roku jest coraz więcej osób, co bardzo nas cieszy. W Krakowie procesja tradycyjnie przeszła drogą królewską z Wawelu na rynek odwrotny. W procesji uczestniczyło kilkaset osób, m.in. dzieci komunijne, przedstawiciele krakowskich uczelni oraz zakonów, ale przede wszystkim tłum krakowian. Chcemy to dzieciom przekazywać tą wiarę, manifestować naszą wiarę po prostu. Procesja zatrzymywała się przy ołtarzach ustawionych na Drodze Królewskiej. Przy ostatnim z nich ustawionym przed Bazyliką Mariacką metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski przypominał, że w tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Mówił też, że procesja Bożego Ciała świadczy o jedności Kościoła. Procesja Bożego Ciała to szczególne doświadczenie wpisane jakże głęboko w naszą polską tradycję, tradycję polskiego narodu. W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w 1320 roku. Procesja przechodząca z Wawelu na rynek główny uważana jest za jedną z największych w kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo mocno podkreślał znaczenie Eucharystii jako siły do codziennego życia. Spróbujmy również zapytać, z której kultury chcemy czerpać siłę dla codziennego życia, bo oto widzimy, że przenikanie się tych pseudokultur jest dzisiaj niezmiernie silne. I trzeba mieć siłę na Eucharystii, Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, aby to wszystko przezwyciężyć. My nie możemy żyć, nie gromadząc się w Dzień Pański na Eucharystii. Zabrakłoby nam sił, aby zmagać się z codziennymi przeciwnościami i nie ulec. Tłumy wiernych uczestniczyły w łowickich obchodach Święta Bożego Ciała. Burmistrz tego miasta Krzysztof Kaliński mówi, że tu procesja jest piękniejsza niż gdzie indziej. W czasie procesji kilkaset osób ubranych w łowickie stroje z worniami. Z zagranicy zawsze jest bardzo dużo osób, stąd czytania oprócz języka polskiego Ewangelii w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i dodatkowo przy pierwszym ołtarzu w Gwarze Łowickiej. Także po nasze. A dla porównania, Specimierz w województwie łódzkim, tam powstał ponad 2-kilometrowy dywan z płatków kwiatów. Z roślin powstały także różne wzory, m.in. kotło polski, wizerunek Jana Pawła II, a także symbole liturgiczne. To jest tak zwane pospolite ruszenie. Każda wieś ma jakieś swoje odcinki i pracujemy nad tym. Ustalamy godzina 9, ruszamy, a ludzie już wcześniej, tydzień, dwa, zbierają wcześniej kwiaty, gromadzimy to wszystko. Skąd państwo wzięli tyle tych kwiatów? Ze grupów. I wspólnie. Nazywam się ksiądz Dariusz Ziemniak, jestem proboszczem tej parafii Szpiczynierz. Tak wszyscy umownie mówimy, że 200 lat, skoro pani, która ma już 90 parę lat, pamięta, że te dywany były układane i jej mama to robiła i babcia robiła, to można wnioskować, że ta tradycja jest rzeczywiście ponad 200-letnia. Jesteśmy z Mazowsza, koło Sochaczewa. Wrażenie niesamowite. Jesteśmy bardzo szczęśliwe. Po raz pierwszy tu jesteśmy. I jeszcze Poznań. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Metropolita Poznański apelował dziś o większą ochronę życia. Nawiązując do wyników irlandzkiego referendum w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych, arcybiskup Stanisław Gądecki podkreślał, że zło nie staje się dobrem tylko dlatego, że popiera je większość obywateli. Metropolita zauważył, że ochronie dziecka poczętego w Polsce nie sprzyjają opinie sejmowych prawników. Skrytykował także zapowiedzi prezydenta Poznania dotyczące wprowadzenia w mieście 24-godzinnego dyżuru ginekologicznego. W Poznaniu słyszymy dziwne zapowiedzi. Ginekolog 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez klauzuli sumienia. Projektodawca oświadcza, że w tym przypadku kwestie światopoglądowe powinny zejść na drugi plan. Problem w tym, że zabijanie dzieci w łonie matki nie jest wcale kwestią światopoglądową, bo aborcja odnosi się do konkretnego człowieka. Metropolita Poznański przypomniał w czasie uroczystości Bożego Ciała, że zabijanie nienarodzonych dzieci poza trzema wyjątkami jest w Polsce zakazane. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Ponad 12 milionów euro. Tyle otrzyma Polska z unijnego budżetu w ramach wsparcia po burzach i ulewnych deszczach w ubiegłym roku. Pieniądze te zostaną przyznane z Europejskiego Funduszu Solidarności. Komisja Europejska poinformowała, że kwota ta może być wykorzystana na pokrycie części wydatków związanych z oczyszczeniem zniszczonych lasów, usunięciem powolonych drzew z dróg i torów kolejowych oraz na pomoc w odnowieniu uszkodzonej infrastruktury. Są też złe wiadomości z Brukseli. W nowym unijnym budżecie Polska ma otrzymać niecałe 8 miliardów euro z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli o 3 miliardy euro mniej niż w obecnej perspektywie finansowej. Mniej będzie także pieniędzy na dopłatę bezpośrednie, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Tym razem cięcia dotykają wszystkie kraje niemal w równym stopniu, w przeciwieństwie do polityki spójności. Jeśli zaś chodzi o dopłaty bezpośrednie dla rolników, których pula w obecnym budżecie wynosi 21 miliardów euro, to w nowym rozdaniu mają one być zmniejszone o 1%. Dla Polski będą to mniejsze cięcia niż w przypadku z większości krajów. W kilku z nich będą one 3-4%. Wzrosną natomiast dopłaty dla rolników m.in. na Litwie, Łotwie i w Estonii. Urzędnicy w Komisji Europejskiej tłumaczą, że Polska w przeciwieństwie do krajów bałtyckich jest blisko średniej unijnej, jeśli chodzi o dopłaty i dlatego nie zostaną one zwiększone, będą nieznacznie obcięte. Jutro Komisja Europejska ma przedstawić swoje propozycje już oficjalnie. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Stany Zjednoczone wprowadzają cła ochronne na import stali i aluminium z Kanady, Meksyku oraz Unii Europejskiej. Od piątku cła na stal wyniosło 25% i 10% na aluminium. Cło ochronne na stal w wysokości 25% i aluminium w wysokości 10% Donald Trump wprowadził pod koniec marca. W przypadku Meksyku, Kanady i Unii Europejskiej prezydent USA zawiesił jednak ich zastosowanie, licząc na ustępstwa w negocjacjach handlowych. Rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu i Amerykanie postanowili nie przedłużać zwolnienia, co oznacza, że o północy czasu waszyngtońskiego cła wejdą w życie. Informując o tym, sekretarz handlu Wilbur Ross zapowiedział dalsze rozmowy z Unią Europejską, Kanadą oraz Meksykiem i wyraził nadzieję, że ostatecznie uda się znaleźć porozumienie. Stany Zjednoczone importują z Europy 5 milionów ton stali rocznie. Amerykańskie cła ochronne najbardziej uderzą w Niemcy, które eksportują do USA stal o wartości 1 800 milionów dolarów. Skutki ceł odczują także Włochy, Wielka Brytania, Francja i Holandia. Eksport polskiej stali do Stanów Zjednoczonych jest niewielki. Według amerykańskich danych wynosi zaledwie 10 milionów dolarów rocznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Decyzja Waszyngtonu została skrytykowana przez szefa Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker zapowiedział odwet. Szef Komisji Europejskiej powiedział, że decyzja USA jest niesprawiedliwa, niedopuszczalna i że to zły dzień dla światowego handlu. Unia Europejska nie pozostawi tego bez odpowiedzi. W ciągu kilku godzin uruchomimy procedurę rozstrzygania sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu i ogłosimy działania odwetowe. Jeśli oni mogą to zrobić, to my też. Powstała już wstępna lista amerykańskich produktów, które mają być objęte karnymi cłami. Są na niej m.in. motocykle, dżinsy, bourbon, masło orzechowe i sok pomarańczowy. Jean-Claude Juncker wyraził ubolewanie, że Stany Zjednoczone podjęły jednostronną decyzję w odniesieniu do światowego handlu. Podkreślił, że Unia oferowała Stanom Zjednoczonym liberalizację w handlu, czego domagał się prezydent Donald Trump, ale rozmowy nie przyniosły rezultatu. Beata Kłamecka, Polskie Radio, Bruksela. Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium z Unii Europejskiej, Meksyku i Kanady jest błędna i bezprawna oraz zamyka drzwi przed wszystkimi innymi negocjacjami. Tak ocenił prezydent Francji Emmanuel Macron. Dodał, że jeszcze dziś wieczorem będzie w tej sprawie rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W odpowiedzi na amerykańskie cła jest też odpowiedź Kanady. Ta nałoży cła odwetowe w wysokości 25% i 10% na amerykańską stal i aluminium oraz na inne produkty o całkowitej wartości ponad 16 miliardów dolarów kanadyjskich. Kanadyjskie cła wejdą w życie 1 lipca tego roku i będą utrzymane do czasu, aż Stany Zjednoczone zniosą swoje taryfy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. NATO domaga się od Rosji zmiany polityki i większej przejrzystości swoich działań. Takie uwagi podały na spotkaniu ambasadorów państw sojuszu z rosyjskim odpowiednikiem. Podczas tej narady sojusznicy wezwali Rosję do zaprzestania ingerencji wewnętrzne sprawy natowskich krajów, cyberataków i destabilizacji sytuacji. Każdy miał jakieś zastrzeżenia i powiedział rosyjskiemu ambasadorowi, by przekazał je do Moskwy, relacjonował Polskiemu Radiu jeden z natowskich dyplomatów. Podczas spotkania mowa była także o manewrach wojskowych. W sierpniu i we wrześniu Rosja zaponowała
planowała bowiem ćwiczenia w Ostok, co już niezmiernie domaga się od Moskwy większej przejrzystości i więcej szczegółów. Nie mamy podstaw, by mieć zaufanie, skomentował jeden z dyplomatów, przypominając wcześniejsze manewry i zarzuty pod adresem Rosji, że nieprawdziwe są informacje co do skali ćwiczeń wojskowych. Podkreślił, że NATO o swoich manewrach zawsze informuje z wyprzedzeniem i przedstawia prawdziwy ich zakres. Podsumowując spotkanie, jeden z dyplomatów powiedział, że nie było ono przełomowe, ale podkreślił, że ważne jest podtrzymywanie kontaktów, choć w ograniczonym zakresie od czasu aneksji Krymu. A jeśli chodzi o manewry wojskowe, 37 okrętów wojennych z 16 krajów, w tym z Polski, przepłynęło już do litewskiej Kłajpedy. Wezmą one udział w ćwiczeniach wojskowych Baltops 2018, które startują już 4 czerwca. Jak poinformowało litewskie Ministerstwo Obrony, scenariusz manewrów przewiduje symulację konfliktu pomiędzy fikcyjnymi krajami. Będzie to okazja do sprawdzenia gotowości załogi okrętów do wykonywania zadań wojskowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Podczas ćwiczeń zostaną przetestowane m.in. umiejętności manewrowania okrętów, a także prowadzenie operacji rozminowania wód i działań przeciwko okrętom podwodnym. W tym roku Litwie po raz pierwszy w historii powierzono zorganizowanie fazy przygotowawczej manewrów. Podczas ubiegłorocznych ćwiczeń rolę państwa gospodarza pełniła Polska. Ćwiczenia Baltops 2018 potrwają do 15 czerwca i weźmie w nich udział blisko 4000 żołnierzy z 17 krajów. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Dodajmy, że manewry Baltops, w których biorą udział siły NATO, organizowane są na Morzu Bałtyckim od 1972 roku, a Polska i inne kraje byłego bloku wschodniego biorą w nich udział od 25 lat. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polityczny kryzys we Włoszech zakończony. Powstanie posiadające większość w parlamencie rząd antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd i krytycznej wobec Unii Europejskiej i Ligi. Na czele tego rządu stanie profesor prawa bezpartyjny Giuseppe Conte. W niedzielę prezydent Sergio Mattarella nie zaakceptował kandydata obu ugrupowań na ministra gospodarki i finansów, bardzo krytycznego wobec Unii Europejskiej i Niemiec, profesora ekonomii Paolo Savona. Dziś wobec perspektywy powstania prezydenckiego rządu ekspertów Ruch i Liga zaproponowały na to stanowisko innego ekonomistę, profesora Giovanniego Trie. Prezydencki kandydat na premiera technicznego rządu, Carlo Cottarelli, złożył rezygnację. Prezydent Mattarella o 21.30 powtórnie desygnuje na premiera Giuseppe Contego. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji przywódcy Ruchu i Ligi będą wicepremierami. Luigi Di Maio będzie poza tym ministrem pracy, a Matteo Salvini ministrem spraw wewnętrznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Ukrainy wiedział o sfingowanej śmierci Arkadija Babczenki. Petro Poroszenko spotkał się dziś z rosyjskim opozycyjnym dziennikarzem, na którego według ukraińskich służb, służby specjalne Federacji Rosyjskiej przygotowywały zamach. Ukraiński prezydent wysoko ocenił operację, której elementem była inscenizacja zabójstwa dziennikarza. Petro Poroszenko przyznał, że wiedział on, iż zabójstwo Babczenki jest jedynie grą operacyjną. Dziennikarz był rzekomo zastrzelony w swoim mieszkaniu. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że działania SBU, których celem było udaremnienie terrorystycznej operacji rosyjskich służb, zakończyły się sukcesem. W końcu nauczyliśmy się bronić swego kraju i jego obywateli. Nauczyliśmy się robić to za pomocą niezwykle profesjonalnych działań nowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Jest ona zdolna wypełniać zadania o każdym stopniu trudności. Działania SBU wysoko ocenił też sam Arkadij Babczenko. Od miesiąca widziałem, jak ludzie ci ciężko pracują. Omówiliśmy każdy szczegół operacji. Według informacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zamach przygotowywany z poruczenia Moskwy na Arkadija Babczenkę miał być początkiem serii zabójstw. Lista obejmowała 30 nazwisk. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Moskwie oddano hołd Polakom, którzy w trakcie II wojny światowej ratowali życie Żydom. W synagodze w Parku Zwycięstwa zorganizowano wieczór poświęcony Irenie Sandler, która uratowała z zagłady 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Uroczystości zorganizowała polska ambasada w Moskwie oraz rosyjski kongres żydowski. Według prezydenta kongresu Julia Kanera sprawiedliwych wśród narodów świata należy traktować jak ludzi świętych, którzy swoim postępowaniem dawali świadectwo miłości i człowieczeństwa.
człowieczeństwa. Eta storia... To jest historia, którą powinniśmy badać i mamy obowiązek pamiętać o tych ludziach, którzy nie przestraszyli się, ponieważ dzięki nim ludzkość może dziś powiedzieć, iż nawet w tych tragicznych czasach byli ludzie z dużej litery. Także w tych czasach byli ludzie z dużej litery. W trakcie wieczoru poświęconego Irenie Sendler prezentowane były również archiwalne zdjęcia innych Polaków, którzy w trakcie II wojny światowej ratowali Żydów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Północ, Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Czwartek to trzeci dzień zgrupowania reprezentacji w Arłamowie przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Rosji. Piłkarze po nieco spokojniejszej środzie dziś trenowali na pełnych obrotach. Po wczorajszym dniu otwartym dla kibiców, kiedy mogli podziwiać w akcji piłkarzy podczas treningu, dzisiaj od rana kadra przeprowadza działania tajne. Nawet pierwsze 15 minut zostały zamknięte na przedstawicieli mediów. Wiadomo jednak, że drużyna została podzielona na dwie grupy, które trenują o różnych godzinach. Walka o wyjazd na mundial trwa w najlepsze. Bartosz Białkowski, jeden z bramkarzy, wierzy, że ciężką pracą wywalczy sobie miejsce w 23-osobowej kadrze. Pewnie, że wierzę. Gdybym nie wierzył, no to naprawdę nie było sensu. Przyjeżdżasz tutaj, ale głęboko w to wierzę, tak samo jak i każdy inny zawodnik na tym zgrupowaniu. Także walczymy, jest fajna, zacięta walka, jest też zdrowa, fajna. Mimo zaciętej rywalizacji, atmosfera w kadrze jest wyśmienita. Nasi koledzy, w tym Kuba Włoszczykowski, chętnie pomagają. Przyznaje debiutant Szymon Żurkowski. Kuba już pierwszego dnia podszedł i powiedział, że jeżeli jest jakiś problem, czy ja mam jakiś problem, to mam iść do niego to i on to wszystko załatwi lub porozmawiam o tym. Adam Malecki. Jutro do treningów po kontuzji wróci Kamil Glich, poinformował lekarz polskiej reprezentacji Jacek Jaroszewski. Jak dodał, do zdrowia wracają także pozostali leczeni do niedawna zawodowcy. Kuba Błaszczykowski, ostatnie dwa dni, trening indywidualny. Przeprowadziliśmy u niego leczenie i szybką taką ekspresową rehabilitację drobnego problemu w kolanie, natomiast było to też planowe na ten początek zgrupowania i też jutro już Kuba dołączy do zajęć z drużyną. Jeśli chodzi o zawodników, którzy przechodzili drobne infekcje, to Marcin Kamiński i Dawid Kownacki dzisiaj dołączyli do drużyny i są już w pełnym treningu zdrowi. No, mistrzostwa rozpoczną się 14 czerwca. W fazie grupowej biało-czerwoni zagrają z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Północ, Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Kopenhaga to kolejny port na mapie rejsu niepodległości. W stolicy Danii doszło do pierwszej zmiany załogi daru młodzieży. Uczestnikami rejsu są laureaci konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Pierwsza grupa młodych marynarzy spędziła na morzu 10 dni. Opanowała w tym czasie Bałtyk i ciśninę Sund oraz odwiedziła port w Tallinie. Komendant statku Ireneusz Lewandowski jest bardzo zadowolony z postawy młodych żeglarzy. Jak mówi, nie spodziewał się takiego entuzjazmu i zaangażowania. Oni chcieli malować, oni chcieli tu robić, stawiać żagle, tu chodzili przyrodzali, można tak powiedzieć. A kiedy my postawimy? A czy możemy jeszcze coś dostawić? Młodzi żeglarze są bardzo zadowoleni z rejsu, choć jak mówi uczestnik Mateusz Krężelewski, na pokładzie nie brakowało ciężkiej pracy. Dużo opolerowania, dużo takich prac gospodarskich, coś potrafi na statku, stawianie żagli. Pomimo trudów i niedogodności to była wspaniała przygoda, dodaje Edyta Makar. Ja tutaj przeżywałam codziennie coś nowego, było niesamowicie. Poznałam świetnych ludzi i na pewno będę bardzo dobrze to wspominać. Choć pierwsza zmiana młodych żeglarzy żegna się z darem młodzieży, to przygoda z rejsem niepodległości jeszcze się nie kończy. W styczniu wszyscy uczestnicy rejsu wezmą udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Z Kopenhagi dla Polskiego Radia Przemysław Lis. Dziś na popłat daru młodzieży wyszła kolejna grupa laureatów, którzy swój udział w rejsie wygrali w konkursie. Dodajmy, że ich celem będzie Stavanger w Norwegii, a potem Szczecin, gdzie wpłynął 12 czerwca. Dodajmy też, że rejs niepodległości to żegluga dookoła świata i odwiedziny w 22 portach na 5 kontynentach. To uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, promocja naszego kraju za granicą i powtórzenie słynnego rejsu Daru Pomorza z 1934 roku. A na koniec coś, z czego jeszcze jesteśmy słynni. Polacy napisali największą na świecie encyklopedię o górach. Liczy ona 7 tomów i łącznie ponad 5,5 tysiąca stron. Encyklopedia powstawała 12 lat, a w jej tworzeniu wzięło udział kilkunastu autorów. W encyklopedii znalazło się ponad 24 tysiące haseł, mówi Stanisław Pisarek, wydawca Wielkiej Encyklopedii Gór i Alpinizmu. Tom pierwszy to jest wprowadzenie i hasła ogólne. Tom drugi, trzeci, czwarty i piąty to są hasła geograficzne poszczególnych kontynentów. A tom szósty, ludzie gór. Nie ma tak wielkiego opracowania dotyczącego gór i alpinizmu na świecie, jak to, które powstało u nas w Polsce w naszym języku.
Stanisław Pisarek uważa, że w tej branży, czyli w alpinizmie, Polacy są światowymi liderami. Polacy swoją obecność himalajską zaczęli w roku 1939, jeszcze przed II wojną światową. Wiedza Polaków o górach i obecność Polaków w górach świata jest znacząca. Jesteśmy jednym z liderów na świecie. I to jest bardzo miła informacja w tej branży. Dodajmy, że wielka encyklopedia gór i alpinizmu zostanie przedstawiona jeszcze dzisiaj w słynnym Explorers Club w Nowym Jorku. Wśród 300 jego członków jest 22 Polaków, a w ramach polskiego festiwalu Media Travel w Stanach Zjednoczonych pokazane zostaną także prace i dokonania polskich podróżników. Polskie Radio 24. Południe. Rodzina Morawieckich, ojciec i syn, nie tak dawno zapisała się na kartach historii, teraz odgrywa kluczową rolę w życiu publicznym. Jak w czasach PRL-u wyglądała młodość i działalność opozycyjna obecnego szefa rządu? Leciała nagle. Kornel Morawiecki, a rozmawiał z nim Krzysztof Świątek. Jak to się stało, że pana syn zaangażował się i to tak wcześnie w działalność opozycyjną? Nie no, ja myślę, że on miał też jakiś przykład, jakiś... No to się przykład ojca. No ja mówię do ojca i od tych kolegów moich i tak dalej, no pamiętam takiego młodego chłopca, który wtedy mi pomagał, Zbyszka Duszaka, tak, który jeździł na witanie papieża tym transparentem, takim wiara niepodległości, 79. On witał papieża. A on widział, co się dzieje w domu, no, przeżywał, co myślę, że to może bardziej jeszcze niż ja, no, to jest, to jest taki jego, jakby jego duch się rozwijał wśród, no, tego naszego ducha, polskiego ducha, tak bym powiedział. A w jakich okolicznościach, bo jest to takie znamienne zdarzenie, pan premier o tym opowiadał, zaraz po swojej nominacji na urząd szefa Rady Ministrów, opowiadał o tym zdarzeniu, kiedy no, został wywieziony do lasu i grożono mu śmiercią. No tak, no, ja byłem wtedy akurat pod ziemią, także mnie ci moi koledzy tak delikatnie o tym informowali, żeby nie robić... Do lasu, to modne teraz w Polsce. Do lasu, do spalenia. Ale no, była taka okoliczność właśnie, bo ta władza przez dzieci też zrobić, przez młodych ludzi. Rzadko bardzo, czy nie wiem, ja w tych ukrywaniach lasu się może widziałem raz czy dwa razy z nimi, już nie pamiętam też, bo to było dla niego niebezpieczne, ale to go zahartowało, ten typ jakby przeżycia go bardzo tak wzmocnił, mimo wszystko to chcieli go złamać, ale go wzmocnili. To jest taki paradoks. Taki. To znaczy jest chyba taka była modus operandi działania komunistów, że najmocniej mogli uderzyć właśnie w tych działaczy, takich jak pan, przez dzieci, prawda, szczególnie. Bo jeżeli pan się może więcej dowiedział, może była może chociaż moi koledzy tam też zastanawiali się nad jakim takich działań, no bo napisaliśmy taki list, ja go podpisałem do pana wtedy Łażejski, on się pan nazywał szef służb we Wrocławiu wtedy, prawda, i napisaliśmy taki list, a to drugie, no, ci moi współpracownicy z Solidarności Walczącej zorientowali się, dowiedzieli się tam jakimiś kanałami, gdzie on ma domek na altankę na działce, no i postanowili tą altankę spalić. Ale wykonanie było takie, jak to nie zawsze to się udaje, że spalili altankę sąsiada. Nie do końca zostało to sprawdzone. Ale myślę, że ten sygnał tam poszedł. Sygnał poszedł. No, bo ta działalność w jakimś stopniu, ta działalność taka z ich strony, tej takiej opresji, mówimy tutaj na pożycie. Akropoli, gdzie chodzi o pojednanie między nami, prawda? Głębsze takie Boże pojednanie. No, to przechodzimy tego dnia na ulicę w tych procesjach, że są takie Akropoli. To właśnie taką łaskę Bożą, która ma na nas spłynąć. No to trzeba oddać sprawiedliwość, że ten stan wojenny, te represje komunistyczne, no oczywiście były to
nieszczęścia zbiorowe. Była to krzywda, którą wyrządzali Polsce, ale ta brutalność tych działań nie przypomina tego naprawdę, co się działo na placu Tahrir w Egipcie. Na szczęście my Polacy jakby traktowaliśmy się trochę inaczej, ani tej sytuacji. Tydzień temu mówiłem o panu rotmistrzu Pileckim, prawda, no to zupełnie o II wojnie światowej ci komuniści traktowali okrutnie tych swoich przeciwników, tutaj ja byłem ich przeciwnikiem. No oczywiście zastraszali tego Mateusza i tak dalej, ale takiej zasadniczej krzywdy dali mu po gębie parę razy tam, no jako młodemu chłopakowi. Ale ta sytuacja z tego lasu, gdzie on miał wykopać dół i tak naprawdę, no być może... Ale jakoś mu to widać, że znaczy, to jest też taka nasza polska taka no, zaleta, że staramy się jakby nie zrywać tych więzów takich między sobą, nawet jak jesteśmy przeciwnikami, no to nie są olbrzymiej wrogości, no krzywdy, z istotnej krzywdy na szczęście, puścili go tam, musiał iść do domu kilkanaście czy dwadzieścia parę kilometrów, prawda, przez noc, tak,